Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy. Oczywiście Harry Potter i Książę Pół Krwi. I tak, dzisiaj oczywiście wykonamy sobie kolejne. Cześć, Harry. Jesteś gotów do eliksirów? Nie znalazłam niczego na temat horcruxów w bibliotece. Tak sobie myślę, może jeśli zrobisz na dzisiejszej lekcji jakiś naprawdę dobry eliksir, wprawisz profesora Slughorna w dobry humor. Może wtedy powie ci, co ukrył przed Dumbledorem. No tak. To chyba niezły pomysł. Dobra. O nie, McLagan. Przy nim Graup to dżentelmen. Do zobaczenia na eliksirach. Hej, Granger! Granger! A więc czy ona chodzi z McLaganem? Poszli razem na przyjęcie gwiazdkowe Slughorna, ale nie bawili się ze sobą zbyt dobrze. Naprawdę? Pośpiesz się, dogonimy Hermi... To znaczy, chodźmy na eliksiry. Dobra. Okej, idziemy. Do sali eliksirów. Okej, dobra, tam zebraliśmy już tarcze. Ale te tarcze to chyba nie są obowiązkowe do zbierania, ale tam wiecie, jak się zobaczy tarcze, to trzeba wziąć se, nie jo. No ale dobra, okej, co my tu w ogóle mamy? To jakieś jest... Kurczę, pierwszy raz widzę, powiem wam to coś. Ale okej, dobra, idziemy sobie. O. Czyżby tu było coś ukryte? Chyba nie, w tamtych krzakach co były. Dobra, idziemy powoli. Dzień dobry, Potter. Należę do najlepszego klubu pojedynków w Hogwarcie, Slytherinu. Stwierdziliśmy, że całkiem nieźle sobie radzisz w pojedynkach. W związku z tym pozwalam ci wyzwać mnie na pojedynek. Dziękuję, nie skorzystam. Idziemy na eliksiry. Ja ciebie nie proszę, głupoter. Ja ci rozkazuję. Ręczota! Jakie to było łatwe! I tak nie próbowałem tego zrobić. Po prawdziwe wyzwanie przyjdź do naszego klubu pojedynków na wybrukowanym dziedzińcu. Oj tam. Dlaczego ślizgoni są tak koszmarnymi ćwokami? Ech, chodźmy na eliksiry. Ćwokami. Dobrze powiedział Ron, bardzo pięknie powiedziałeś. Bardzo pięknie. Dobra, idziemy sobie. Tędy bliżej jest. Dobra, idziemy jak tędy, to tędy, co nie? Aha, bo tutaj jest... O, o, mamy o, pięknie, dobra. Pięknie, 17 mamy, bardzo pięknie. Dziedziniec transmutacji, tak? Dobra. Tędy, no. O, takiego czegoś nie... O, coś tu mamy. Mamy tarczę, pięknie. Jak mam... Aha, dobra, wiem już. Pięknie, dobra, idziemy. 18, no, co ty robisz? Ron, prowadź. Prowadź. Aha, nie, dobra. Kurde. Myślałem, że da się uderzyć, ale coś się nie da za bardzo. Dobra, idziemy. Idziemy sobie powolutku. Dobra, a... Dobra, już wiem, o co chodzi już. Spróbujemy sobie kiedy indziej jeszcze. Przestań! Przestań latać! Wracaj tutaj! Harry, musisz się jej jakoś pozbyć. Myślałem, że z nią chodzisz. No tak, ale proszę powiedz jej po prostu, że wyleciałem na ścianę podczas treningu czy coś w tym rodzaju. Dobra, okej, z Lavender. Co się stało? Ktoś coś zrobił z moimi książkami! Nie chcę przestać latać! Na dół! A czy próbowałaś czegoś jeszcze oprócz krzyczenia na nie? Na przykład Wingardium Leviosa? Nie. Żeby tak mało Ron był tutaj. On by coś z tym zrobił. Widziałeś go może? Nie. Może jeśli rzucę Wingardium Leviosa na twoją torbę, uda się do niej złapać książki. Oj! Czekajcie, kurde. Czemu one to robią?
No chodź tu, książko. No w piruny. Chodźcie tutaj, wy durne książki. Jest. Nie ma. Czemu tak? Jest. Mauron użył tej książki do pracy domowej. Kurde, zaraz. Głupie książki. Oj, nie marudź. Jest, pięknie. Dawaj, 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 dawaj tę książkę mnie. Kurde, chwila. Nie, jest to Granger, kurde, zamknij się. Jest. Dziękuję. Na pewno nie widziałeś Rona? A tak, widziałem. Był na wieży wróżbiarstwa. Co on tam robi? Przecież już nie chodzi na wróżbiarstwo. Mówił, że musi zapytać o coś ważnego. Coś związanego z jego przyszłością. Pewnie o nas. Dlatego tak strasznie go lubię. Cały Mauron zawsze myśli o nas. Dzięki. Jesteś gotów do eliksirów, Monron? Dobra, idziemy za Ronem. Znaczy Monronem, przepraszam. Monron, idziemy na eliksiry. Pewnie. Przestań! Jak on to jego. Beka z typa. Szybko, szybciutko. Mamy huk roboty, zaczynamy. Ojej. Co z tą trucizną? Ktoś ma pomysł? No tak, oczywiście, panna Granger. A jak zwykle ona, kurde. Ale sądzę, że należy zacząć od kropli oleju rycynowego. Dobrze, dobrze. Harry, chłopcze, jakieś sugestie? Tak, można tak zrobić, ale można też po prostu wepchnąć Bezoar do gardła ofiary. Tak, brawo. Bezoar z pewnością załatwi sprawę. Doskonale, chłopcze, doskonale. Czarodziej doświadczony w sporządzaniu eliksiru Hermiona. Musi znać antidota, co przypomina mi o dzisiejszym zadaniu. Warknęła na chorego. Eliksiru Beka, eufonię. Beka, po prostu Beka z Hermiony. Jeśli dodać za mało mięty, może wywołać nieumiarkowany śpiew i chwytanie ludzi za nosy. What? Serio? Gałązki mięty. O nie. Fuck! Sporo dymu, nieprawdaż? Nieprawdaż, nieprawdaż. Kłamiesz! Pięknie. Suszona figa. Dobra, pięknie. No dawaj, 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 dawaj. Ej, no co jest? Dobra, jest. Teraz któro? Co to jest? What? Nie trafiłem, serio. Fuck. To jest to, dobra, okej, myślałem, by to co innego jest, kurczę. Jeszcze trzy razy, okej, pięknie. 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 Szybko, szybko. Czas i eliksiry nie czekają na nikogo. Oj, 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 oj. Powinieneś był usunąć tym, chłopcze. Dobra, zwierzę. Oj, źle, kurde, serio. Oj, fuck. Kurde. O, serio. Dobra. Podgrzewania, a więcej skupień. O, pięknie. Teraz któro? To? Jesteś naprawdę dobry, nie?
Jest, udało się. Pięknie. Znał pan Toma Riddla, prawda? Pan Riddle miał wielu nauczycieli w Hogwarcie. Wiem, panie profesorze. Musi pan mieć dość pytań o Voldemorta i o Horcruxy. Nie życzę sobie, abyś poruszał ten temat. Ale, panie profesorze... Dumbledore cię do tego namówił, tak? Tak? Chciałem po prostu dowiedzieć się czegoś o Tomie Riddle. Ajajaj. Ty dziadzie, ty. Gdzie ty jesteś? Się wkurzył na mnie chyba ten. Nie, serio, gdzie on jest? Się wkurzył na mnie ten jakon. Kimże ty jesteś? O, czekajcie. Nie da się tam wejść. Szkoda. Dobra, wychodzimy z tego miejsca, bo tu kurde jakoś jakieś ciemno. Mogłeś podsunąć mi ten bezoar. Przydałyby mi się przody na eliksirach. Musiałem zmiękczyć Slughorna, żeby móc go zapytać o Voldemorta. Tak. No cóż, muszę iść coś przegryźć. McGonagall chce cię widzieć w wieży astronomicznej. Dlaczego wysłała Ślizgona? Nie jestem twoim chłopcem na posyłki. Sam ją spytaj. Ale Aurorzy zamknęli wieżę astronomiczną. No to potem najwyraźniej ją otworzyli, prawda? Przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. Dobra, okej. Koniec, psot. Dobra, spotka się z profesorem. Czy Aurorzy otworzyli znowu wieżę astronomiczną? Sądzę, że tak. Uwolnić biblioteki. Nie roniąc łzy. Dobra, idziemy powolutku sobie do tej, tej jak ona, McGonagall. Powolutku, powolutku, mi się nie śpieszy za bardzo, szczerze mówiąc. Dobra, tędy. Gotowane żuki. Serio, tędy? Gotowane, 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 tak, to by im się spodobało. Tak, gotowane, 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 tak, pewnie, tak, tak, tak. Dobra, tędy? Serio? Trochę dziwna droga, co nie, do tej wieży astronomicznej, tam gdzie jest ta McGonagall, Minerva. Takie piękne imię, Minerva. Dobra, cicho już. Powolutku sobie idziemy do tej wieży astronomicznej. Dobra, biegniemy za duchem. Dobra, i co tu będzie się teraz działo? Którędy, tędy? Chyba tędy na to wygląda, dobra. Tędy? No to wygląda, że tutaj. Dobra, okej. Okej. Tędy? A tutaj! My tu byliśmy, pamiętam, w tamtej części. Prawdaż. Zapomniałem normalnie o tym, oj. Którędy, tędy? What the f... Coś mi tu nie pasuje ta droga, co nie? Szczerze mówiąc. Dobra, idziemy. Kurde, myślałem, że się pomyliłem, lol. Kurczę, aby była, ale by było. Dobra, idziemy, idziemy. Daleko, powiem wam, ta wieża jest. Biblioteka to jest, a nie wieża astronomiczna. Czego chcesz, Potter? Nie widzę McGonagall, za to widzę dwóch głąbów. To ty jesteś głąbem, który próbuje zobaczyć kogoś, kogo tu nie ma. To Malfoy wysłał tę wiadomość. Ta, bierz go! Na niego! Prędkota! O się, serio.
Hej, ja spróbuję. No chodź, Potter. Zef też. Ojojoj. Gdzie Malfoy? Gdzieś się go nie znajdziesz. Przestań, głupolu. Nieważne, i tak stąd nie ucieknie, co nie? Ej no! Reparo! Dobra, ale... Kurde... Czekajcie... To chyba trzeba... No co jest? Kurde! Serio? No i znowu się rozpierniczyło. Co jest z tym czymś? What the fuck? No dobra, ale... A nie, to nie tu! Kurde... Ja jestem jakiś ślepy, powiem wam szczerze. Serio? Reparo! No Jezu! No Jezu! Serio? No ja pierdziule. No i się rozpierniczyło już, cholera. Dobra. No co jest to głupio klamko? No spiruny. No. Jest. Dobra, udało się jakoś. Pięknie. Dobra, idziemy dalej. O! O, jest głupi Malfoy. A więc Crabbe i Goyle zaatakowali cię. Co w tym dziwnego? Malfoya z nimi nie było. Czasem nie widać go nawet na mapie Hunsfotów. Patrz! Pewnie go przeoczyłeś. To znaczy, nie może przecież tak po prostu zniknąć. Może Hermiona ma rację, może powinienem zapomnieć o Malfoyu i skoncentrować się na Slughornie, ale jak niby mam zdobyć jego wspomnienie? Ron, ja nawet nie wiem, co to jest Horcrux. Piękny, no nie? Księżyc. No, tak. Nie mogę przestać o niej myśleć, Harry. Kocham ją. Ale czy ona w ogóle wie, że istnieje? Jak myślisz? No, miziała się z tobą od miesięcy. Miziała? Nigdy nie przytulałem Romildy. Jakiej Romildy? Ron, zjadłeś te czekoladki? Dała mi je Romilda Vane, są napełnione eliksirem miłosnym. Romilda... Znasz ją, Harry? Możesz mnie przedstawić? Tak, ona... Ona jest w gabinecie Slughorna. Tak, na pewno tam jest. Chodźmy. Ojej... Cześć, Ron. Odrobiłeś pracę domową z eliksirów? Hermiono, jesteś dziewczyną. Dziwi się, że zauważyłeś, Ronaldzie. Jak sądzisz, czy Romilda wolałaby kwiatki czy czekoladki? Nie słuchaj go. Najadł się eliksiru miłosnego. Zabieram go do gabinetu Slughorna. Zobaczyć Romildę. O, Romilda. Ojej.
Jakie serduszka! Ojej! Dobra, MPK. Dobra, idziemy po wózku. Ajajaj, ech, ten Ron zakochany, ajajajajaj. Ale dobra, idziemy po polutku sobie. U, gdzie my jesteśmy w ogóle, czekajcie. U, daleko stąd. Na to wygląda, tak jest, ojajajaj. I ta muzyczka w tle, tan, taran, taran. What? No, Ron, szukałam cię, mam dla ciebie... Daj mi spokój. Harry pozna mnie z Romildą Vane. Moron? Wyjaśnię ci później. Nie mogę. Nie no, Beka. Przepraszam, że pana niepokoję, ale potrzebuję pomocy. Gdzie ona jest? Co się stało panu Wendy? Wesley, panie profesorze. Romilda? Piękne imię dla pięknej czarownicy. Połknął przez pomyłkę eliksir miłosny. Rozumiem. Wejdźcie. Mam wszystkie składniki w torbie. To nie jest trudne antidotum. Lepiej się pośpieszmy. Ej, nie gadaj, że ja będę musiał. Tak jest. Co mam jemu rzucić? Jakieś karabiny? What? Ej, co on się bawi w pier... O Jezu. W tego, w... Kurde, w jakiś... Wojnę się to robi? Kurde. Nie w tą stronę kręcę w ogóle. Nie, do... A dobra. Dobra, pięknie. Dawaj. Bam, pięknie. Olej rycynowy. To jest to. Dobrze, że pachnie lepiej niż smakuje. Zostaw proszę trochę powietrza w pokoju, Harry. Przepraszam panie profesorze Slughornie. Przepraszam, pięknie. Teraz, Kturo, ej ludzie, Kturo. To? Nie, to nie jest to. O, dobra. No fuck, i znowu. I znowu to samo, i znowu to samo. Teraz to coś. Wyciąż tylko bulwy. Dobra, pięknie, teraz to tak jest. Okej, do niebieskiego kolorku. Pięknie. Jeszcze dwa razy tak, okej. Pięknie. O, jak ładnie, widzicie? Jesteś tym naprawdę dobry, wiesz? O, pięknie, dobrze, truja, fura. Piąteczka, pięknie. Chyba najłatwiejszy eliksir, jaki był do tej pory, tak mi się wydaje. Dobra, wynik końcowy, pięknie, 2360. Dobrze, chłopcze, wypij trochę toniku na nerwy. Co się ze mną działo? Eliksir miłosny. Czuję się naprawdę podle. Wypij to. A może i dla ciebie też małą kropelkę? Ron? Ron! Profesorze, pomocy! Co? Co? Trucizna? Został otruty? Bezohar, brawo, brawo! Właśnie ocaliłeś Wendy'ego, chłopcze! Mi się wydaje, że to jego sprawka była tego... Slughorna, ale mogę się mylić. Mi się wydaje, że specjalnie taki jakiś dodał jakąś rzecz do tego eliksiru, ale mogę się mylić.
Tak mi się wydaje, ale kto wie. Hermiona? Co ona tu robi, Mouron? To ja jestem twoją dziewczyną! Widziałaś Hermionę? What the fuck? Ups, szkoda, że nie możesz przyrządzić eliksiru, żeby pomóc Ronowistą Lavender Brown. Całe szczęście, Harry, że wczoraj pomyślałeś o Bezoarze. Całe szczęście, że tam był. Chodźmy, za chwilę zacznie się mecz przeciw Hufflepuffowi. Do zobaczenia na boisku do Quidditcha. Zamknięte. Muszę znaleźć inną drogę. Dobra, do... Hej, Nick! Chyba się nie denerwujesz. Głowa do góry i poprowadź swoją drużynę do zwycięstwa na boisku. Dobra. Musimy wygrać, kurczę. Musimy wygrać ten mecz. Serio, serio. Dobra, mam. Ej, ale tędy byłoby bliżej, czekajcie. Chwila. Te... Właśnie, tędy będzie szybciej przecież na mecz. LOL. Serio. Kurde, gdzie ty nikt nie prowadzisz? Przecież tędy bliżej jest na mecz. Te kielu ty. Chyba dobrze idę. Dobrze idę, tak. No! Serio, ty ten... Ja... Jaki ty głupi jesteś, duch. Jezu. Ja znalazłem skróty i... Głupi Niku. Biegniemy z całej siły. Dobra, okej, jesteśmy już prawie na miejscu. Dobrze jest, pięknie. Musimy to wygrać, musimy wygrać mecz dzisiaj. Znaczy w tym odcinku, nie dzisiaj. Dobra, okej, nie, dobra. Okej. Wygramy to, wygramy, musimy to wygrać. I kolejny mecz z głowy będzie mieli już, fajnie. Tych meczów, powiem wam, w tej części jest bardzo dużo. Wyjątkowo, nie wiem dlaczego, ale... Wiecie, pierwszy mecz był w pierwszej części, w drugiej też, w trzeciej, chyba w trzeciej nie było, ale nie pamiętam. O ja nie jestem ślepy, wiesz o tym? Ja wiem, że tu mogę sobie wziąć, ale nie chcę tego, wiesz o tym? Tego czegoś. Dobra. Ojojoj! Jakie dźwięki. Skrót do wielkich schodów. Aha. No dobra, okej. Się potknęła i ja pierdzielę. O Boże. Słyszałem, że Wesley jest w szpitalu. No tak, jest. No to potrzebujesz nowego obrońcy. Byłem najlepszym sprinterem, więc rozumiem, że widzimy się na boisku. Oh my god. Ron był najlepszy na sprawdzianie. Jesteśmy na ciebie skazani. Się wkurzył. Rozgrzewkę! Nie, tylko nie to. Nie rozgrzewkę! Nie cierpię rozgrzewek! Boże! Dlaczego tak ma być? Kurde mole, no szpiruny! Myślałem, że coś się popsuło coś. Dobra, na luzie to będzie, zrobię sobie o to coś. Ej, gdzie to jest? Gdzie to mnie prowadzi? Pięknie. Ej, ale czemu tak? Ej, oto... Ej, nie kopaj mnie. Okej. Pięknie, dobrze jest. Ej, to potrwa tylko z minutę może, albo i nie. Pięknie. Pokaż, jak to należy robić, Harry. Wow. Pięknie. Czemu tutaj? Ej, ludzie. No bez przesady już. Okej, dobra.
pięknie. Ej, kurde! Kto to? Kto to mnie se kurde zmiotły mnie? No pop. Oh fuck! Serio? Wypadł mnie stąd, okej? Okay. O, jak pięknie! Ajajaj, nie! Nie, tylko nie to! O, shit, niedobrze, niedobrze! O, udało mi się! Hehe, dobrze! Pięknie, dobra, przygotuj się do rozpoczęcia meczu, dobra! Są emocje teraz. On chyba jakiś niewyspany, nie? Nie, tylko nie to, no proszę was, nie! Tylko nie to. O się! Wypadł mnie stąd! O, nie, niedobrze, niedobrze. Kurde, gdzie to jest, to coś? Dobra, dobra, dobra. Oj, oj, oj. O nie! No, 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 no! Ajajajajajajajaj! Możemy to przegrać, kurde, tym razem. Jest! Udało się! Pięknie! Świetnie! Spisaliście się na medal! Mówiłem ci, że to ja powinienem być obrońcą. Ojojojo, już cicho! Wróci ze szpitala i on będzie grać w obronie. Tak. Sorry, McLagan. Dobrze się spisaliście. Piękny mecz. Nie, powiem wam szczerze, ten mecz z Rawentlałem lepiej mi poszedł niż ten poprzedni ze ślizgonami chyba, ale mogę się mylić, kurde, bo... Opowiedz mi jeszcze raz, jak zerwałem z Lavender. Nie zrozum mnie źle, jestem tym zachwycony, tyle że ona jest trochę taka... Niczego nie pamiętasz? Nie żartuj, Ron. To nie moja wina. Byłem otruty. To musi być skutek uboczny. Nie tylko ty wyszedłeś ze szpitala. Katie Bell wróciła. Widziałam ją w wielkiej sali. Teraz się dowiemy, kto dał jej ten naszyjnik. Powie nam, kto rzucił na nią zaklęcie. Właśnie. O, proszę. Dobra, idziemy do wielkiej sali jeszcze. Odwiedzić Violet? Violet, Violet, Violet. Violet, Violet, Violet. Ha, 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 ha. Dobra, idziemy sobie do wielkiej sali. Ale dźwięki. Chyba odpalała motor. Znaczy nie. Nie, dobrze mówię motor. Nie. Warczenie psa znaczy. Spodobało mi się to. Jeszcze raz. I jeszcze raz.
Dobra, wielka sala, mamy wielką salę, wielka sala nam przed nami. Wielka sala, cześć, 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 cześć. O proszę, chyba mamy totem. Cześć, Harry. Katie Bell, która to jest, która? Co słychać, Katie? A to ta! Zaczekaj chwilkę. Wiem, o co chcesz spytać, ale nie mam pojęcia, kto rzucił na mnie zaklęcie. Próbowałam sobie przypomnieć, ty, ale... dziadzie pizgnięty, dlaczego... w łeb. Czego ty chcesz tu? Wyznaj, co zrobiłeś, Malfoy, gadaj, co planujesz! Ty, dziadzie pizgnięty. Ty, dziadzie, chodź tu, kurwa. Kutafonie, ty jeden. No, nie, nie spie... Przynajmniej stąd, okej? Okay? Kurde, dziadzie, ty pizgnięty. Spizgnięty w łeb, spieruny. No bez kitu, ja cię kręcę. No co za pizgnięty dziad. Chodź tu, dogonię cię, dziadzie, ty pizgnięty. No co ja robię? Kurde, czemu tak spieprza? Nie, ziomuś nie spieprza dla mnie. Okej? Okay? No kurnia, no nie wierzę w to, co ja tu widzę. Tu 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 tu. Oko, nie! No fakt, ty się zaklinował, no co za... No i dupa, już mi zwiał, no spieruny. Tutaj, 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 tutaj. Jest, mam go, mam dziada, dobrze jest. Nie, nie, dobra, jest, jest, jest. Pewnie do Snape'a ucieknie w piruny. I... Aha, tutaj jest. Odwal się, Potter! Znaczy, pizdę! Ty pizdnięty, dziadzie, ty! Serio? Serio? Ej! Ło ty, dziadzie, ty! Haha, padłeś, śmieciu głupi. Co za... Nie dotykaj! Nie waż się mnie tknąć! Możesz... zabrać do skrzydła szpitalnego. A ty, Potter? Skąd znasz to zaklęcie? Było w książce z biblioteki. Kłamca! Masz zebrać wszystkie swoje podręczniki, wszystkie, i przynieść mi je natychmiast. No więc dałem Snape'owi książkę Rona zamiast swojej. Użyłeś nieznanego zaklęcia przeciw Draco? Przecież nie chciałem. Próbował rzucić na mnie zaklęcie i musiałem jakoś... Musisz pozbyć się tej książki. Wiem, gdzie ją możesz ukryć. Pokój życzeń. Jeśli chcesz coś ukryć, nie ma lepszego miejsca. Zamknij oczy. I już. Teraz nikt jej nie znajdzie. Harry. Ja też mam pewien sekret. Jezu, się przestraszyłem. No więc, zrobiliście to z Ginny? Co? O, tak. Gdzieś w pokoju życzeń. Nawet ja nie wiem, gdzie to jest. Sądzę, że to dobrze. To znaczy, uważam, że używanie nieznanych zaklęć wobec kogoś... Wiem, wiem. Możesz wreszcie skoncentrować się na zadaniu, które zlecił ci Dumbledore. Nie szło ci dotąd najlepiej, prawda? No nie, ale może trzeba do tego szczęścia. Gdzie ty znowu, Harry, idziesz? Ej, pod... Ej, Haruś! Czas zażyć trochę szczęścia. Eju. Eliksir wielosokowy. Oto kamar. No i? Jak się czujesz? Świetnie! Jess! Tak naprawdę chyba się przejdę do cieplarni, pani Stone. Jaka... kurde! Taka muzyka w Harrym! Zaufaj mi! Jess! Wiem, co robię. A przynajmniej wie to Felix. Fajne! O Jezu, Jezu, Jezu! Co tu się dzieje? What the fuck? Hehe, dobra, sam... Ja idę, czy to... What the fuck? Aha, dobra, ja... Aha, on idzie sam, dobra, fajnie. Chociaż czas nie muszę kierować nim, co nie? Ale dobra, niech się przejdzie ten już. Harry chyba sam pójdzie. O, jest Ginny. Nie, to sorry, nie, to nie ona.
Oj, jeszcze kogoś opchnąłem. Okej, okay, dobra, idziemy. Oj, kamera mi się popsuła. O, dobra. Jaka muzyczka, kurnia. Dobre. W takiej grze, no pięknie powiem wam. Dobre. Jak to fajnie widać, powiem wam, z pierwszej... Znaczy, pierwszoosobowy tryb, co nie? Fajnie to widać. Znaczy, wiecie, z... Myślisz, żeś taki sprytny? Zapłacisz za atak na Draco. Chciał mnie zaatakować zaklęciem Cruciatus. Teraz my rzucimy na ciebie drętwotę. Ha, 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 ha. Na pewno nie chcecie ze mną walczyć. Drętwota! Jakie kurde. Ty też chcę dostać? Masz, dostanie zaraz. Co takie wygipacy robisz? Co, tańczysz razem z tym? Z Krebiem lub Goylem? Bo sam nie wiem, który to Krebie, który to Goyl. Szczerze mówiąc, wiecie? Zaraz wypadniesz przez most. Ej, uważaj. Co, tutaj chcę dostać? On coś robi, nie mogę go trafić. Ja go załatwię! Ja go załatwię! Dobre! Nie może trafić! Dobre, dobre, dobre! A masz, ostatni atak. Jakie? Następnym razem ci nie upieczę, Potter! Was to mogę załatwić lewą nogą. Dobre. Kurde, podoba mi się to. Fajne. Podoba mi się to, kurde. Fajne, fajne. Dobra, idzie dalej. Harry. Idziemy dalej. Ale muzyczka fajna, co nie w Harry Potterze. Kurde, fajnie. Tędy? Wow. Kolejna tarcza. Sobie ją zbiorę jeszcze kiedy indziej może. Jeżeli nie zapomnę. A, zobaczymy jeszcze. Zaraz będę już chyba. Już prawie jestem koło cieplarni. O, kolejna tarcza widzę. I teraz chyba w lewo. Tak jest. Tak jest. Wow. O! Kolejna tarcza, proszę. Czekajcie, spróbuję Enter wcisnąć i... Nie, nie da się. A po co ty kurde w ogóle tutaj do... cieplarni? Ej, Harry. Po co ty tu? Ejo. Nie rozumiem tego. To jadowita tentakula. Na brodę Merlina! Jej macki są sporo warte, prawda? Tak, naturalnie nie mam zamiaru ich sprzedać. Moje zainteresowanie jest czysto akademickie. Nie chodzi mi o to, że to warte sporo galeonów. Czy próbował pan użyć nawozu ze smoczego łajna? Myślisz, że to podziała? Och, tak. Mam przeczucie, że to podziała. No i kolejny. Boże, serio? Mózg leniwca? Nie to! Piruny, o to! Dobra, 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 dawaj, 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 dawaj. Pewnie jakoś dużo będzie tych zaklęć, na pewno. Je... Kurde, nie chcę krewetek żadnych. Nie, tego też nie, tego też nie. Do roboty! Dobra. Zadziwiające! Gdzie jest ten smok? To jest to? To są jakieś kurde węgliki. To nie jest to. Fuck. A tu! O Jezu, źle, już kurde. Już chyba popsułem. A może nie, bo to coś by było. A nie gotowe, tylko tak dalej. Pięknie.
to dopiero teraz, kurde. Aj. Tak myślałem, by to dopiero teraz to. Ale dobra, okej. Kolory zmienia, wow. Wszystkie kolory tęczy. Dobra, teraz to. Żona Mandragona. Cisza niż w wersji ożywionej. Dobra, puść to mnie. No puść mnie to! Udnia. No puść to! No, dobra. Dobra, pięknie, teraz to. Teraz to coś? Nie, nie to, nie to, nie to, to. No, udnia. Dobra, śledziona szczura. Dobra, jeszcze jedna. Nie, nie, trafiłem, serio. Dobra, teraz to. Pieczone odwłoki warzyw. O Jezu, serio, nie tr... aj. I... węgliki, tak? Okej. Okay. Czy to wygląda jak taki węgiel, co nie? Tylko w wersji innej. Dobra, i jeszcze raz. Pięknie. Wow! Serio? Piątka od razu? No pięknie. A punktów? 2100. A nie! O pro... wow! Wow! 2770. Pięknie. Bardzo pięknie. No okej, dobra. Udało się jakoś. Fajnie. Dobra. No... wypróbujemy, proszę pana? Rewelacyjnie. Wspaniały talent również do zielarstwa. Nie powinieneś jednak włóczyć się po nocy, Harry. Właściwie, panie profesorze, właśnie wybieram się do Hagrida. Och, przykro mi. Nie mogę pozwolić ci wyjść samemu z zamku. Proszę zatem iść ze mną, panie profesorze. Mi się wydaje, że... o, dobra, jesteśmy. Harry, wiedziałem, że przyjdziesz na pogrzeb Aragoga. To był mój najlepszy kumpel. Nie płacz, Hagrid, nie płacz, proszę cię. Aragog? Wielki pająk, akromantula, która mieszkała w lesie. Hagrid uważał ją za przyjaciela, chociaż próbowała mnie pożreć. On tak okazywał przyjaźń. Ale Hagrid nawet fajnie wygląda. Hagrid, nie chcę być niedelikatny, ale jad akromantuli jest niezwykle cenny. Pozwolisz, że pobiorę fiolkę lub dwie, a potem wygłoszę krótką mowę nad grobem? O, Aragogu, będzie mi cię brakowało, przyjacielu. Żegnaj, Aragogu, królu pajęczaków. Niech ród twoich wieloogich potomków przetrwa na wieki. Cześć naszemu grzebanemu przyjacielowi. Współczuję ci straty, Hagridzie. Zaragoga! Czy wie pan, dlaczego przeżyłem? Tej nocy, gdy Voldemort zabił moich rodziców? Och, przestań, mój chłopcze. Twoja matka... ona była moją ulubioną uczennicą. Poświęciła się za mnie. Za wszystkich. Panie profesorze, muszę coś panu powiedzieć. To prawda, to, że jestem wybrańcem. Tylko ja mogę zabić Voldemorta. Do tego potrzebuję jednak pana wspomnienia. Bez niego poświęcenie mojej matki pójdzie na marne. Proszę, nie myśl o mnie źle. Nie wiesz, jaki był Voldemort. Nawet wtedy sądzę, że Dumbledore chce się z tobą spotkać, skoro masz moje wspomnienie. Którędy mam iść? Czekajcie. Tędy. Dobra. A to chyba mogę w kolejnym odcinku pójść, co nie? To pójdziemy oczywiście w kolejnym odcinku do Dumbledora i porozmawiamy z nim, co nie, na temat tego wspomnienia i cóż, cześć!